Siemano, ja jestem Agent X, witam was na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Elvis. Siema, Elvis. Siema, siema, elo. No i dzisiaj normalnie będziemy wygrywali arenkę na Bedwarsach tak szybko jak możemy. No i ja w ogóle już tutaj zaczynam biegnąć do teamu o takiego obok nas w ogóle. I oni tam na środek polecieli, to tam Sławizą mówić. Tak, jestem też tego pewien, dobra. Czekaj, to... ale może nam od razu załatwią emeraldy. Ej, no spoczko, załatwię emeraldy, ja im łyżeczko w tym czasie rozwalę, pyk. Ale on jest fajny, słodziak! Dobra, ja go dobiję go, pyk, no, jak go zabiłem. Aż mi też przeszkoda było bić. Śmieszny numer, dobra. Tam spróbujemy jak najszybciej po prostu wygrać arenę. Dawaj. Możesz uda nawet 2-3 zagrać. Coś takiego, to byłoby już spoz. Mówię. O jacie, dobra. To ja się już wbiję na mida i wbiję się zaraz do pinku. Dobra, ja tutaj pójdę do żółtych. Żółtych tutaj dawaj. Rozwalam. W ogóle tam gościu niszczy w tym teamie blue. Nie, w teamie red akurat jest jeden dobry gościu, tak no, patrzę. Widzę też. No ja myślę, że go rozklepimy na spontanie. Nie no, spoczko. Tutaj ja w ogóle team yellow niszczę, którzy tak są po nas, a drudzy najlepsi, szczerze. Ej, oni zniszczyli team zielony teraz, a ja jeszcze ich dobiję. Co tu się odpala? Ej. No spójrz. I tutaj wbijam, oni się biją, a ja ich dobiję. Ja ich tak śmiesznie dobiję. Tak zrzucę. Pyk. Ty tutaj typie giniesz i lecę na tego jego normalnie kolegę z drużyny. Ej, gdzie ten jest jego kolego z drużyny? On się schował. Jego kumpel się schował, ale go chyba zabije. Dobra, zabiłem. Ej, co tu się dzieje normalnie? Ja zabijam wszystkie teamy, no widać, kto jest najlepszy w Bedwarsy w Polsce. Dobra, tutaj w ogóle TNT kupuję sobie, żeby móc po prostu szybko niszczyć łóżeczka. No tutaj skorzystam z mostu, który mam po prostu, żeby lecieć do czerwonych. Nie, no bo oni tak się na środek... Spadłem, serio. Spadłem mając TNT i jabłuszko. I tak z półtorej staka klocków. Co się stało? A ja widzę, że tutaj wbija nam czerwony i zbiera też emeraldy. Dobra. Nie, ja to już jego problem, jak chce szybko umrzeć od nas. Po prostu tak. My możemy mu podejść i go wyjaśnimy tak raz, dwa, pyk, go nie ma. Mówicie, to tak dosłownie się wygląda gra z dawaj. Innymi u nas. O, nie drugi? Ty, ale oni są, no, oni nie są najlepsi, przyznam, ale no, są w stanie nas no, jednorazowo zabić. Mam trzy dobra, mały, więc dobra. Się to ty kup sobie może poteczki, a my może... Ej, mam lepszy pomysł. Grey, Team Grey, to, czyli szarzy, to są takie nubki, oni nie zniszczyli różowych. Różowi zresztą też. Może byśmy jakich... Nie niszczcie moich szarych! Nie, szarych mi niszczą, szarych! Ej, szarych mi niszczą. Nie, chciałem ich ochronić normalnie tutaj. Dobra, to dobiję tego szarego i dobiję jeszcze różowego, więc całkiem spoko, tylko emeraldziki straciłem. W ogóle ja je wyrzuciłem, żeby ten gościu ich nie miał, xne. I tak jest, spoko, marda. Dajemy tutaj, ja już wyjaśnię tutaj czerwonych, już im łóżeczko niszczę, no i po prostu już nie ma, bing! Teraz trzeba ich tylko zabić. Co możemy z różowymi zrobić? Moglibyśmy ich jakoś śmiesznie strollować w ogóle. No, bo oni niszczyli się tyle czasu normalnie z tymi graczami w teamie. W teamie normalnie szarym. Oni ich nie mogli całą mapę zniszczyć. My tutaj wszystkie teamy wyjaśniliśmy, oni w tym czasie doszli dopiero do szarych. O, ja cię, dobra. Ja już tutaj próbuję wyjaśnić tego czerwonego, ale on mnie jakimś dziwnym sposobem zrobił. On miał cały żelazny set, nie miałem w ogóle szans. Ja w ogóle się teraz biję z tymi różowymi. Dawaj. I oni, tak patrzę na ile oni są dobrzy. Ja myślę, że jakbyśmy mieli jeszcze diaksowe zbrojki, Protection 3, to można byłoby się śmiesznie pobawić. Bardzo śmiesznie mogłoby być z tym. Więc... no, zabawnie by było mówić. Zabawnie byłoby z tymi gościami. Gdzie on jest, Marta? Gdzie on może być? Ej, szczerze, ja nie wiem, gdzie on może być. Ale czekaj, tak pomyślmy. On u siebie jest, Marta, on u siebie jest. No, tak obstawiałem, to była moja z jednych takich odpowiedzi, którą obstawiałem. W ogóle różowi do nas chcą iść. Różowi chcą do nas... Marta? Ja właśnie nie wiem, czy ich wyjaśnię, czy nie, bo to no, zależy, jak zagrają, ale sądzę, że tak. No bo tutaj wiesz, jak ja jestem po prostu. No. Wiem, Marta, znam się. Dobra. Ja tutaj w ogóle lecę do tego różowego, co tutaj do nas się wybiera. Kolo. Ty tutaj chyba drogę zgubiłeś. Drogę do bazy, wracaj. Ej, nie doskoczyłem nie. Do niego. Dobra, ale sprzętuję to, dobra, obronię to. Nie ma dobra, ja się jakoś... On w ogóle do nas idzie w jakiś głupi sposób. Ej, co to jest za typek? Ej, co on odwala? Fajnie. Ej, patrz jak go zabiłem śmiesznie, widział? XD, co to jest?
Dobra, w ogóle zapomniałem powiedzieć, żebyście zostawili subka, łapkę w górę, no i oczywiście dzwoneczek, normalnie dzwoneczek, no najważniejszy, bo inaczej powiadomień nie dostaniecie. Tak, tysiaka. Też wbijajcie do Elvisa, zostawcie mu subka, jak jeszcze go nie subujecie. No, jak można Elvisa, drugiego najlepszego gracza Bedwars w Polsce nie subować. Właśnie, panie, dobra, lecimy z nim, dawaj go, udo nam się. Oj, on jest nawet taki nie najgorszy. Dobra, wyjaśniony. Okej, dobra, wszystko mam. Dobra. Brakuje mi jedno złoto, masz tutaj jedno złoto? Mam dwa, przyrzucę ci to jedno, dzięki, co tam prosiłeś. I no nie wiem, co z nimi zrobić, bo ten czerwony nam może wbić, a tak, no, opłacałoby się ich po prostu zniszczyć. Zniszczmy ich, bo on tam sobie lata po swojej bazie, jak nie, ktoś, nie wiem. Ale wiesz co, mam pomysł, chodź do ich bazy. Dobra. Lecimy tam. I spróbuj ich nie niszczyć, patrolujemy. Patrz, nie idź tam, nie. Kościół, jeszcze ty mi postawisz, jak ja to wbiję. To zróbmy, żeby oni po prostu musieli do nas na dach wchodzić, czy coś. Dobra. Oni by się tak teraz po prostu starali, żeby to daj wbić, a my... I pik gościa, nie? Patrz, jak go wyrzuciłem. Drugi leci. Nie macie, typie, nie macie. O nie. Ej, dobra. Czemu on w ogóle nie miał knocha? Ej, no co się stało? Elvis umarł już od tego gościa. Wing. Dobra, tutaj ja ich trochę Ej, dawaj, mordo. Niszczymy ich, wbijamy na następną, czy...? Nie, no co ty, nie chcę tutaj ich patrolować, gościu. Dobra, i dawaj. Gościu, oni są tacy śmieszni. Ja mam diaksową zbrojkę. Mordo, to ja wbiję szybko i zabiję tego czerwonego, żeby on nam nie przeszkadzał, dawaj. Dobra, ja tutaj trochę ucieknę tym różowym, żebym po prostu mi jakoś nie zagrażali. W ogóle spróbuję ich TNT zabić. Ciekawe, czy jest na tyle głupi, że cię na to nabierze. Czekaj, on się nabrał na pułapkę z TNT chyba. Ej, bez jaj. Ej, nie. TNT mi się nie postawiło, ale... Ha, go wysadzę. Choć nie wiem, czy samego siebie, nie? Ale go odrzuciło tam w ogóle. Crap. Teraz trochę tak mam problem, bo nie wiem, co zrobić. Dobra, zabijam go. Najsik, zabity gość. I... Ej, drugi mnie dobił, ale spadł, więc... No, spoczko jest. Ty, mordo. Tak. Ten typ czerwony to jest taki straszny noob, ja nie wiem, czy ja sobie z niej dobra, z niej kupił łuk, fireballe i cały czas we mnie nawala. Wee. No ja nie wiem, czy powinniśmy w ogóle zabijać już tych czerwonych? Znaczy, jakich czerwonych? Czerwonego też trzeba zabić w końcu. No ale czy tych różowych powinniśmy w końcu zabijać? No oni są tacy śmieszni. Ich się po prostu tak zrzucić, tak po dubowsku. Tak podejdziesz, uderzysz i on spada. I w ogóle jakoś na klocek nie wy... Co się ze mną dzieje w ogóle? I nie wiem, mordo, dobra, ja muszę wbić tego czerwonego zabić, bo będziemy mieli z nim potem straszne problemy, on zbiera cały czas emeraldy. Mordo. O, dobra. Dobra, tu jest tyle emeraldów, ja je muszę chyba zebrać, żeby on tego nie miał. Dobra, to zbieraj, żeby nie miał i ja tutaj pójdę jeszcze do różowych. Oni w ogóle tam siedzą chyba w bazie. Jest na midzie, mordo, jest na midzie. Ej, wbijaj go szybko, mordo. Proszę, wbijaj. Ten czerwony? Tak, szybko. Ale różowy nam wtedy wbije i może nam łóżko zniszczyć. Albo nie, mam pomysł, niech on coś zniszczy. On jest niewidzialny, ale... Poczekaj, nie ma tutaj... Go. Czekaj, tylko tu trzeba pouderzać jakoś. Czy ty go zabiłeś? Nice, Elvis. Nice. On się zatrzymał, że my słabi jesteśmy, nie? Ej, no to tak się nie robi po prostu. Ej, nawet jak jest słaby gościu, to on po prostu ma mniejsze doświadczenie, słabsze umiejętności, no nie śmiać się z niego, bo to takie, no niemiłe, gościowi może się przykro normalnie zrobić, jak się mu powiedzieć, że ale nubek ciebie, gościu, no oczywiście żartowliwie można tak powiedzieć, gościu, ale ty nubek jesteś, czy coś, no ale tak to ten, no to niezbyt. Dobra, co z nimi robiłem, a ja mam puteczki. Wiesz co, wysadzam im na razie, tak po prostu jednego dobijam, ale w ogóle nie wiem, gdzie jest ten drugi, więc... No on może być dosłownie wszędzie, może nam nawet teraz łóżeczko niszczyć. Wiesz co? O tym nie wiemy. Ja go znajdę i szybko zabiję, dobra? Dobra, a ja tutaj w ogóle gościa zabijam sobie tak po prostu, bo on ewidentnie... Po prostu nie wie co robi w tej grze. Nawniku pro w ogóle, to tak trochę nie pasuje. Ej, właśnie chciałem powiedzieć, że jest słaby i mnie zabił. Bo tak sobie coś sprawdzę. Patrz, że nie, gościu mnie dobija. Dobra, czekaj.
ale gdzie jest ten typ? Jak ja w ogóle nic nie widzę. Ci też mówię, ja w ogóle nie wiem, gdzie on się schował. On się po prostu gdzieś schował i nie chce. Ja mogłem tych gościów już kilka razy zniszczyć. Więc to... Oni najgorsi nie są, ale najlepsi też. Ja myślę, że możemy im łóżeczko zniszczyć. To dawaj. To proszę, czekaj, ja chcę je zniszczyć, ja chcę łóżko zniszczyć. Daj mi łóżeczko. Czekaj, oto tutaj TNT w ogóle postawiłeś, ja chciałem skoczyć i było słabo. To może ja go dobiję, pyk, 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 typie. Ej, on wyszedł. Zdiskonektował po prostu. Ej, dobra, ej, czekaj, to ja sobie kupię kompas. Ej, on jest 150 metrów stąd. Czyli gdzie on jest? Gdzie on jest? Prowadź mnie. On jest u Aku, Nordo, u Aku albo Yellow. Dobra, raczej u Yellow, bo tak mi się, tak po prostu strzelam, zobaczymy gdzie jest. Nie, Mordo, Aqua. Aqua. Dobra, jak dotrwaliście do tego momentu, to piszcie Aqua. Aqua, Aqua. Tylko też tak, no, po prostu Aqua, przez Q. Albo, albo Yellow, bo to Yellow. A naprawdę? Naprawdę? Serio? Nie no. Dobra, ale i tak piszcie Aqua, bo ja poszedłem tam przez przypadek, więc... Ej, agentik, spacz tutaj szybko, uśmiejesz się. To, co on zrobił? Co on zrobił? Dobra, zobaczymy. Co on zrobił? Ale nubek się schował. Poczekaj, nie, poczekaj. Ej, nie, 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 stój. Zabijemy go TNT. Chodź go, zabijemy TNT. TNT go zabić. To szalałeś, jak TNT można dawaj, zabić. Dawaj, kupmy sobie. Poczekaj, poczekaj. Nie no, nie mów, że ty nie podzieliłeś generatora. Gościu, gościu, 21 wiek normalnie masz, mamy. Masz, masz, 4 TNT tutaj. Ja w ogóle chciałem miecze kupić, ja to tak, tak otworzyłem. Ile masz TNT, Mordo? Ile masz TNT? 4, to ja ci ten... Nie okay. Wystarczy. Ja go będę po kolei tak zabiję. Wiem co zrobię, wiem co zrobię, bo tutaj mogę... Czekaj. Muszę szybko mu postawić i by... Ej, gdzie ten gość? Poczekaj, to... To jednym TNT się go zabije normalnie. Tak. Poczekaj. Dobra, tutaj stawiam, uważaj, Elvis, uważaj, bo cię może wysadzić. I patrz na to. Ten gościu. Gościu, gościu. Jak chcę tam... Poczekaj, mam pomysł, nie wysadzaj, nie wysadzaj, ja wiem co zrobię. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj, błagam. Ja tutaj lecę po wodę. Ej, utopimy go, ej, dawaj, utopimy go. Ej, XD, co ty się... To rzeczywiście można powiedzieć, że to jest nubek. Ja go wodą zabiję. Zobacz, zobacz, on nie będzie mógł uciec. Ja mu napiszę. Poczekaj, poczekaj. Nie no, tutaj muszę postawić szybko. I nubek. Nie! Co? Postawił klocki tak, żebym go nie zabił tym. Poczekaj, Elvis, ile masz złota? Ile masz złota? To ważne. Nie masz złota, kościu. Kościu. Przecież ja muszę teraz lecieć do zielonych. Kurczę. Dobra, lecę tam, lecę tam. Dobra. Co się dzieje tutaj? No i tutaj u zielonych normalnie kupię sobie trochę złota. To złoto tej wody. Wody. Dawaj, mordo, wiesz dawaj. Co? Żeby nie było problemów. Ja kupię od razu sobie jeszcze siekierkę. Żeby dobra. Jak no, po prostu móc mu to rozkopywać. Jeszcze mu kupię dodatkowo kilka wiaderek z wodą. I tam wbijam teraz. Zobaczymy, co na to powie. Ej, Mordo, gdzie on jest? Tutaj siedzi. On chciał mnie sklokać. Dobra, ja, tam... Nie. Daj mu się tak... Nawet jak miałbyś mu dać... To po prostu byłoby tak śmieszne, gdybym... To byłoby przekomiczne, gdybym go zabił tą tak, wodą. XD. Jedno wielkie XD, Mordo. Dawaj. Dobra, poczekaj. Gdzie on konkretnie jest tak w ogóle? On tutaj, jest bardziej Mordo. Tutaj? Tutaj, zobacz, pode mną. Dobra. Ej, on w ogóle tam ma wody trochę. I to mu też na pewno ruchy utrudnia. A, czekaj, pyk, nie no, no. Czekaj, 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 teraz, teraz. Poczekaj, musimy to zabudować, musimy teraz, zabudować. Teraz, lej, poczekaj, lej, daj mu postawić. Zatkaj, Mordo. Poczekaj, okay. On w ogóle próbuje się wydostać, a okay, ja mu nie pozwolę. Okej, okay. Lej, Mordo, wodę, do góry wody, do góry jeszcze wodę, dawaj. Nie mogę mu pozwolić, nie mogę mu pozwolić, on się tu utopi, on już dostaje damage'a. XD. Ej, on się tutaj zaraz utopi, Mordo. Ej, nie, 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 ja w to nie wierzę. On się topi. On się normalnie topi w tej wodzie. Nie, co tutaj się dzieje? Czemu? Jak to się stało? Gość się topi w wodzie. Zabije... Poczekaj, ja tutaj... Ma 5 HP. 5?
3, 2, 1 i umiera. Victory. 21 kili. Gościu zabity wodą. Co się stało? Higzda, jedno wielkie higzda. Dobra. Tak więc to byłoby na tyle. Trzymajcie się do następnego. Nie zapomnijcie wpadnąć na kanał Elvisa, zasubować mój, zostawić dzwoneczek, łapeczkę, normalnie wszystko tutaj na dole. Yo! Pelo! Dobra.